Mimo że do końca roku pozostało jeszcze trochę czasu, to w gminie Suchy Dąb już wiadomo, jakie inwestycje będą prowadzone w roku 2014. W ciągu bieżącego roku również wiele udało się zrobić. To, co udało nam się w tym roku osiągnąć, to mieszkańcy podłączają się do sieci kanalizacyjnej. Naprawdę cieszę się, że ten moment w końcu nastąpił, bo też miałam obawy, że może on się wydłużyć jeszcze bardziej, ale na tyle, na ile mogą, wspólnymi siłami z mieszkańcami to ogarniamy i robimy. Wybudowało się chodnik razem z udziałem właśnie środków z powiatu i ze Schetynówki w Koźlinach. I naprawdę z tego również się cieszymy. Też były wykonane również mniejsze inwestycje. Zakończyliśmy projekt Kampania Promocyjna Żuław. Jest to projekt, który rozpoczęty został w 2009 roku. Nareszcie znajdzie finał. W miejscowości Suchy Dąb powstanie pętla autobusowa, która będzie służyła wszystkim mieszkańcom. Również w ramach prac na stadionie w Suchym Dębie powstanie miejsce fitness, który będzie służyło mieszkańcom w celach rekreacyjnych. Przy Zespole Szkół w Suchym Dębie mieszkańcy mogą korzystać z pięknego obiektu, jakim jest Orlik. W tym roku zostały również zabezpieczone ruiny zabytkowego kościoła w Steblewie. W przyszłym roku odbędzie się tam impreza wieńcząca ukończenie prac, w które dużo wysiłku włożyli mieszkańcy. Z uwagi, iż większość ludzi z terenu gminy trudni się rolnictwem, władze postanowiły przeznaczyć większą część funduszy na budowę dróg transportu rolnego. Teren obok urzędu gminy także zostanie poddany kosmetyce. Po przeciwnej stronie zostaną zasadzone dęby i krzewy ozdobne, a w przyszłości powstaną między innymi ławki. Ostatnie lata pokazują, że gmina Suchy Dąb pnie się do góry i to wcale nie w żółwim tempie. Gmina mimo wszystko coraz bardziej pięknieje, ale to naprawdę wspólnymi siłami z mieszkańcami można osiągnąć taki sukces. Jak mówi przysłowie, do sukcesu nie ma żadnej windy, trzeba iść po schodach. Polecamy również zobaczyć. Rozbudowa domu podcieniowego w Krzywym Kole, a także Osice 2013 Dożynki w gminie Suchy Dąb. Szukaj nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.